Kurczę. Major się skończył. W sumie szum się skończył. Takie. W ogóle tu jakiekolwiek. Takie. No, 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 no. Dużo rzeczy się skończyło. No, no, no. Rozumiecie. No, no. Czajcie o co. No, wiecie o co chodzi. Doskonale. Wszyscy. 57. <grym> Major się skończył, Rio się skończyło, ale dalej. Supply nie skończył nas śmieszyć. W ten sposób można to podsumować. I dalej ciekawi mnie, jak to się zakończy. No, to wygląda. No, powiem, że bardzo możliwe, że dostaniemy. Dosyć sporą bombę w momencie, kiedy wejdzie promocja, a tym większa bomba będzie, kiedy się promocja skończy. Bo jeżeli się okaże, że autentycznie tych e, kapsuł i w ogóle tych rzeczy będzie tyle, ile na razie widzimy, to kurde blady, trochę się zmieni moje podejście. Ogólnie myślałem, że Rio będzie ultra przeinwestowane. Taka była moja opinia. No bo połączenie jakby jakiegoś unikatowego podejścia do naklejek od ostatnich lat, jakiegoś odskoku podejścia. Na zasadzie, E, bo mamy jedno z najbardziej medialnych miejsc, jakie tak naprawdę mogą być. Jeden z najbardziej hucznie zapowiadanych majorów. E, dużo lekcji, które Walw mogło wyciągać. Specjalne nierobienie operacji po to, żeby właśnie ten major się sprzedał jak najlepiej. No kurde, to tak się składało na jakieś bardzo taki, taki bym powiedział, z sukcesem e, performance, jeżeli chodzi. Dupa, gówno nic 57 halo, Valve, macie 57 kapsuł na rynku, rozumiecie? jak coś to Piotrek który właśnie kończy pracować na budowie e, albo inny Zdzisław jest w stanie przyjść i wykupić wam wszystkie kapsuły z rynku wiecie? halo <zysk> no jest to dosyć zabawne, nie powiem, że nie nie, ale no trzeba czekać. Oczywiście do takiego rozeznania zachęcam Was do zobaczenia między innymi na przykład podcastu z żydowskim inwestorem. Tam wiele takich rzeczy było mówionych i wiele więcej. Tam wrzuciłem na pierwszą stronę na kanał, żeby wieść o. wieść czy wieść? Wieść o żydowskim śniosła. Dobry człowiek, polecam. Co więcej? 57!